Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Karol Wójcicki, a to jest kolejny odcinek programu To ma Sens. Dzisiaj, jak to zawsze w moich rozmowach, będziemy rozmawiali o nowych technologiach, ale dziś w ujęciu sportowym, bo sport, tak ten zawodowy, jak i amatorski, to przekraczanie kolejnych barier, sięganie nowych rekordów, ale odkąd w tym wszystkim jest nowa technologia, to mamy też nowe możliwości. I będziemy się zastanawiali dzisiaj czy to pomaga w sporcie, czy raczej w nim przeszkadza. Będę chciał o tym porozmawiać z miłośnikiem sportu i nowych technologii, z prezesem klubu Dziki Warszawa Michałem Szolcem. Dzień dobry Michale. Cześć Karol, dzień dobry. Mówi się, że nie można prowadzić skutecznego biznesu bez udanych, skutecznych social mediów, bez konta na Instagramie, Facebooku, YouTubie, Twitterze. A jak jest w przypadku drużyny sportowej, czy sport może się bez tego wszystkiego obejść? Ja myślę, że może się obejść, pytanie czy to jest dobry pomysł. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych biznesów, sport również może korzystać z dobrodziejstw social mediów. Dzięki temu może być dużo bliżej fanów, a fani mogą być dużo bliżej swojego ulubionego zespołu, zawodnika, obserwować go nie tylko w trakcie akcji, podczas meczu, ale towarzyszyć mu niemalże przez cały czas. Co oczywiście ma swoje ciemne i jasne strony. Pogadajmy o konkretach. Jakie takie rozwiązania technologiczne Wy wdrażacie? Z czego wykorzystacie w swojej codziennej pracy? w ciągu ostatnich trzech lat, bo, 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 bo tyle trwa moja przygoda i, i, i tyle trwa moje zainteresowanie technologią i innowacją w sporcie, testowaliśmy różne, różne rozwiązania. Najwięcej tych rozwiązań chyba jednak właśnie jest na linii. Sport fan, bo pewnie naturalnie, jak mówisz o innowacji, o technologii, to, to, to w głowie masz sposób na ulepszenie sportowca, na to, żeby on biegał szybciej, skakał wyżej. To, to oczywiście istnieje i to się dzieje. Natomiast to jest coś, czego fan nie widzi. Drugim takim obszarem są, są rzeczy związane z zarządzaniem zespołem, czyli analizą danych statystycznych, ułatwianiem pracy trenera, dostarczaniem mu materiału do podejmowania lepszych, bardziej właściwych decyzji. Natomiast gro rozwiązań, które aktualnie się wdraża w obszarze innowacji w sporcie, to są rozwiązania dla fana, czyli coś, co, co uatrakcyjni widowisko, coś, co inaczej pokaże sport. Nie wiem, zdynamizuje jeszcze bardziej to widowisko. No my staraliśmy się wdrażać różne rozwiązania. To są rozwiązania związane z aplikacją, z prowadzeniem strony internetowej. To była współpraca na przykład z, z takim greckim startupem, który analizował dane statystyczne i dostarczał syntezy dla trenera, żeby on mógł szybko podejmować decyzje dotyczące składu czy, czy, czy doboru zawodników, na przykład. Jedna z bardziej ciekawych współprac, która niestety nie doszła do skutku i nie udało nam się tego pokazać, ale wierzę, że to się uda, to była współpraca z takim hinduskim startupem Edison AI, który wymyślił rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję, które w ramach transmisji, nazwijmy ją umownie telewizyjnej, ale wiadomo, że nie chodzi o, o klasyczną telewizję, w ramach transmisji spotkania ta technologia wykrywała zawodników po ich twarzach, czyli mapowała twarze. I łączyła zawodnika z różnymi setami danych. Czyli w momencie, kiedy dajmy na to, Ronaldo strzelił bramkę, można było kliknąć ikonkę nad jego głową i wyświetlić sobie jego dane statystyczne. Wyświetlić sobie na przykład, można było kupić jego koszulkę bezpośrednio z transmisji. Tak? To była technologia, która też identyfikowała zdarzenia na boisku i w dużej mierze automatyzowała. E, samą transmisję. A to fascynujące, bo rzeczywiście e, usługa, która poszerza e, informacje, które widz jakby dostaje z ekranu, może jakby to poszerzyć, e, na pewno zwiększa atrakcyjność. To, 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 to faktycznie zdecydowanie ma sens jak dla mnie. A powiedz mi, jak to wygląda e, w ogóle w świecie sportu dzisiaj? Znaczy, gdzie jest ten największy boom technologiczny, w których obszarach tej technologii dzisiaj. Mamy najwięcej, czy to jest właśnie we wsparciu e, widza, który to wszystko ogląda, czy może we wsparciu samego e, sportowca, który dzięki temu może biegać szybciej, skakać wyżej? E, gdzie to jest? Myślę, że chociażby ze względu na to, jak specyficzny był ostatni rok, gdzie większość eventów sportowych odbywała się bez udziału fanów, e, bardzo duży nacisk w, w obrębie technologii został położony na to, żeby Widowisko sportowe jak najatrakcyjniej przedstawić. I oczywiście no, pewnie tego nie widać jeszcze w, w niższych ligach i w niszowych sportach, natomiast zwłaszcza w takich sportach wysokobudżetowych, chociażby nie wiem, w Lidze NBA, można było zauważyć no, dużo różnych technologii, które uatrakcyjniały to widowisko. Jest taka firma Second Spectrum, która specjalizuje się w dostarczaniu specjalnych elementów graficznych, które zmieniają w ogóle perspektywę widowiska, które oglądasz. czyli, E, poprzez identyfikację zdarzeń, które są na boisku, wyświetlane są przeróżne rzeczy. Czasami to są rzeczy prosto z gier. E, czyli nie wiem, w momencie, kiedy strew trafia kolejną trójkę, e, to pojawia się efekt e, piłki wpadającej do wody, w momencie, kiedy ona trafia do kosza. Tak? To jest tak zwany splash. Mhm. E, to, to wygląda jak, jak rodem z gier. Zresztą to jest troszeczkę naturalny kierunek. E, wszystko każdego zawodnika jesteś w stanie pomierzyć aktualnie dzisiaj w czasie rzeczywistym oni biegają mając na sobie urządzenia do pomiaru tętna i wielu różnych parametrów życiowych w momencie kiedy te dane masz to po pierwsze może ich używać trener czyli na przykład trener przygotowania motorycznego jest w stanie w czasie rzeczywistym mierzyć to jaki jest poziom zmęczenia danego zawodnika i podejmować decyzję o tym, że tego człowieka trzeba już zmienić, trzeba mu dać odpocząć E, natomiast e, tu już tylko krok nas dzieli od tego, żeby te dane wyświetlać podczas transmisji mhm. i wyobraź sobie, że nad każdym zawodnikiem, który biega na boisku, masz e, pasek jego zmęczenia. Jak w grze? Jak w grze komputerowej. I myślę, że to jest trochę kierunek, w którym to podąża, po to, żeby dostosować się do oczekiwań, e, zwłaszcza młodego widza który jest wychowany na grach komputerowych i im bardziej to przypomina coś, co widział wcześniej na PlayStation czy na innej konsoli, to tym lepiej. Ale to rzeczywiście yy, tak jest i to chyba już nie jest takie science fiction, jakby można sobie wyobrazić, bo przecież ja mam na nadgarstku smartwatcha, który podczas jazdy na rowerze, a odpalam sobie zawsze z czystej ciekawości, po takim, po takim kursie, po takiej wycieczce pokazuje mi masę danych, tak? Pokazuje jak szybko jechałem, gdzie moje serce biło naj, najszybciej, co można się spodziewać też, że byłem wtedy trochę bardziej zmęczony. I dostęp do tych informacji mam po każdym takim treningu, tylko mam już po. A tu rozumiem, jakby w, w, wchodzimy w, w, w trakcie, I, o ile to może mi jakby zaspokoić moją ciekawość, ale dla trenera to może być realne wsparcie w trakcie, e, w trakcie takiego meczu. Czy są jeszcze jakieś inne takie technologie, które wspierają trenerów albo ludzi, którzy poszukują? Takich gwiazd sportu. Ja czytałem, że fachowo nazywają się scoutami, o czym wcześniej nie wiedziałem, ale, ale rzeczywiście przychodzą czasem na mecze. Ludzie oglądają takich młodych piłkarzy czy koszykarzy i mówią, to będzie gwiazda. Ale czy oni polegają ci tylko i wyłącznie na swojej intuicji, czy rzeczywiście jakieś technologie i w tym wspierają? To jest bardzo ciekawe pytanie, i myślę, że, że tutaj ścierają się dwie różne szkoły. Jedna, która ci powie, że, że wszystko jest w danych, tak naprawdę jesteś w stanie wiele rzeczy przewidzieć. E, świetny film Moneyballs z, z Bradem Pittem, właśnie o tym, jak e, zmienił, bo to jest film oparty na faktach, jak zmieniono podejście do baseballu w Stanach Zjednoczonych, gdzie, e, gdzie wszystko było oparte wcześniej na tak zwanym gut feeling, czyli na tym, co czuł menedżer, e, jego przyczuciu odnośnie czyjegoś talentu, a, a okazało się, że można zbudować zespół, który wy, będzie wygrywał w oparciu o dane statystyczne. E, e, natomiast e, rzeczywistość chyba, chyba nie do końca daje się aż tak precyzyjnie opisać. Użyję przykładu mojego przyjaciela, który jest również współwłaścicielem Dzików, czyli Rafała jest Człowiek, który mając 21 lat został najmłodszym w historii NBA scoutem skautem koszykarskim. Dzisiaj już jest troszeczkę starszy i jest bardzo poważaną osobą w świecie koszykarskim. To jest człowiek, który odkrył dla świata gwiazdę NBA aktualną, czyli Nikolaj Jokicza. I ja troszeczkę słuchałem Rafała, jak o tym opowiadał, więc oczywiście wiele rzeczy jest w danych. Wiele rzeczy jest w statystykach i da się je wyczytać, natomiast są rzeczy, których się wyczytać nie da. E, Rafał, żeby zdecydować o tym, że to jest człowiek, na którego trzeba postawić i, i trzeba w niego zainwestować, bo to się oczywiście wiąże z inwestycją, e, poznał jego rodzinę, e, jeździł do nich do, do Serbii na, na obiady, e, poznał tego człowieka, e, bo musiał stwierdzić, czy to jest chłopak, który mając tam naście lat oderwany, wyrwany z domu rodzinnego i przeniesiony do zupełnie innego środowiska, będzie w stanie się odnaleźć. To jest coś, czego nie wyczytasz w żadnych statystykach. Więc wydaje mi się, że ten element ludzki w sporcie jednak jest i, i pozostanie ważny. No właśnie, a czy jeśli wspieramy ten element ludzki technologią, yy, czy to po stronie trenera, czy może samego zawodnika, mając dostęp do różnych informacji o jego zmęczeniu, o, 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 o jego kondycji, czy to nie jest pewien rodzaj dopingu, jakiegoś jakiego wsparcia, które można by uznać za nielegalne? Zwłaszcza że yy, jedni do tego mają dostęp, a inni może ze względów finansowych nie, co daje przewa naturalną przewagę tym, tym pierwszym? Myślę, że dopóki mówimy o wykorzystywaniu <coughs> naturalnych możliwości ludzkiego organizmu, to aż tak daleko bym się nie posunął. Oczywiście jest bariera finansowa, natomiast dzisiaj ta technologia staje się coraz bardziej powszechna. Sam zauważyłeś, że masz zegarek na ręku. E, są dużo prostsze urządzenia, opaski różnego rodzaju, które mierzą podstawowe funkcje życiowe, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kluby nawet na niskim poziomie rozgrywek e, takimi, takimi rzeczami, takimi detalami z pozoru zaczęły się przejmować. E, myślę, że wiesz, to tu się dokonuje olbrzymi postęp, ale też to jest zmiana, która się dokonuje w głowach, w głowach trenerów, w głowach zawodników. Jeszcze pewnie nie wiem, 20 lat temu e, nie przywiązywało się tak dużej wagi do, do prawidłowej diety, do odżywiania. E, dzisiaj coraz więcej się mówi już nie o prawidłowym odżywianiu, ale w ogóle ingeruje się w, 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 nie wiem, w sen zawodnika, uznając, że, że to jest jego regeneracja, zależy w dużej mierze od tego. E, w momencie, kiedy zaczął się problem z COVID-em, e, wszyscy zawodnicy NBA zostali wyposażeni w, w takie pierścienie, które się nazywa Ring. Nie wiem, czy słyszałeś. To, są, to jest coś, co wygląda jak zwykła obrączka. Ma w sobie całą masę różnych czujników. Oni to noszą przez cały czas. To mierzy wszystkie możliwe funkcje życiowe, jakość ich snu. Akurat w tamtym kontekście zostało wykorzystane do przewidywania zachorowania na COVID. Natomiast to jest coś, co dostarcza, co dostarcza trenerom masę danych na temat tego, jak, jak zawodnicy się szybko regenerują. To nie jest rozwiązanie, które jest... Ultradrogie. Oczywiście wiadomo, że klub z pierwszej ligi koszykarskiej w Polsce sobie na nie nie pozwoli, bo ma bardziej podstawowe potrzeby, ale myślę, że ta technologia staje się coraz tańsza i coraz bardziej dostępna. Większym problemem jest bariera mentalna w głowach trenerów, ludzi, zawodników niż dostępność samej technologii czy jej koszt. A jaki jest jej odbiór przez publiczność? Czy ludzie, którzy przyglądają się rywalizacji sportowej, czują, że jest ona naszpikowana nowymi technologiami i czy w jakiś sposób mi to przeszkadza? Czy oni nie mają takiego odbioru, że. Że ten sport zmienił się, że to może już nie jest taki sport, jaki był wcześniej, że rzeczywiście jest każdy w każdy możliwy sposób monitorowany i nie mam tam troszeczkę miejsca na, na przypadek, który często odgrywał yy, no, dużą rolę w, w historii sportu. Wiesz co, pewnie są różne, różne aspekty, które jedne z nich są pozytywne dla, samych, dla samego sportu i emocji, a inne mniej. No, ja na przykład yy, doceniam technologię za ograniczenie liczby błędów sędziowskich. Kiedyś uznawano, że błąd sędziowski to jest po prostu element gry. Dzisiaj mamy już technologię, która pozwala sędziemu zatrzymać się, obejrzeć na ekranie, poprawić swoją decyzję, jeśli popełnił błąd. Tak się dzieje już w większości sportów zawodowych. Myślę, że bardzo duża część też technologii pozwala wykrywać albo przede wszystkim zapobiegać kontuzjom zawodników. I to jest coś, co jest, co jest bardzo ważne i ma bardzo pozytywny wpływ na dyscyplinę. Akurat w NBA trochę to zostało nadwykrzywione, bo pojawił się taki termin, który się nazywa load management, który powoduje, że niektórzy zawodnicy są odsuwani od gry po to, żeby ograniczyć ryzyko wystąpienia kontuzji. E, czyli zawodnik jest zdrowy, ale sztab szkoleniowy mówi mu, że, że akurat te dwa następne mecze to on posiedzi na ławce. Trochę z jak punktu widzenia. z Lewandowskim jakiś czas temu w polskiej reprezentacji, gdzie tak nie zrobiono i potem tak. trochę siedział jednak. Tak, to była dyskusyjna sytuacja, zgadzam mhm. się. E, mnie osobiście jako fana na przykład przeładowanie bajerami e, wizualnymi e, podczas, podczas transmisji przeszkadza. Ja jestem zwolennikiem bardziej klasycznego podejścia do sportu, interesuje mnie zawodnik, interesują mnie emocje. A niekoniecznie, właśnie wiesz, te wszystkie statystyczne gadżety i to wszystko, co można sobie zobaczyć dzięki tym technologiom. No ale na przykład doceniam to, że można dzisiaj obejrzeć mecz w bardzo wysokiej jakości. To jest super. No i te technologie, o których rozmawiamy, one schodzą w dół. Dzisiaj naprawdę już nic nie stoi na przeszkodzie. Nie ma żadnej bariery kosztowej czy technologicznej, żeby każdy klub był w stanie przeprowadzić transmisję ze swojego spotkania, bo tak naprawdę wystarczy tylko telefon. Nie potrzebujesz nic więcej. Mm. Masz narzędzie do sfilmowania tego meczu i, i, i masz kanały, na których możesz go zaprezentować w szerokiej publiczności. Co więcej, możesz je nawet monetyzować, więc e, to, to się zmieniło diametralnie. E, plus, e, coraz bardziej dostępne są takie już teoretycznie bardzo zaawansowane rozwiązania, czyli urządzenia do, do pokazywania meczów w sposób kompletnie zautomatyzowany. No właśnie, o to chciałem dopytać, bo wspominałeś o, o systemach, które na przykład wspomagają sędziów. W piłce nożnej, którą jeszcze jako tako śledzę, kojarzę, że jakiś czas temu został wprowadzony system VAR, który pozwala na, sędziemu właśnie na uniknięcie tych błędów. Chociaż mam wrażenie, oglądając niektóre rozgrywki, że wszyscy krzyczą ej, sprawdźcie teraz powtórkę, tam na pewno była bramka albo był jakiś faul, a niektórzy sędziowie nie Podejmują tej decyzji, i wtedy są kontrowersje, że mógł skorzystać z systemu, a z tego tego nie zrobił, więc jakby trzeba chyba ustalić, czy to należy robić, czy jednak ta decyzja jest wolna. Ale jakie są inne e takie rozwiązania, które są na boisku, których nie widzi widz, ale które właśnie wspierają ten jego odbiór. Ostatnio odkryłem, że to nie operator tak. biega za piłką cały czas z kamerą, tylko kamera sama śledzi tę piłkę, na przykład. Myślę, że mógłbyś się zdziwić, gdyby się okazało, że, że wiele transmisji, które uznajesz za klasyczne, są realizowane w ogóle bez udziału człowieka. Jest, jest bardzo dużo już firm na świecie, które produkują kamery do automatycznej realizacji transmisji. To są urządzenia, które mapują ci całe boisko. Bo to w ogóle nie jest kamera, która się rusza. Mhm. Całe boisko jest zmapowane, a cały ruch jest wygenerowany przez komputer. To jest sztuczne. Dojazdy i odjazdy kamery tego nie ma w rzeczywistości. Ona się nie zbliża ani nie oddala. To jest obraz po prostu w jakości 4K albo więcej, który jest komputerowo zbliżany. No to tu mnie rzeczywiście zaskoczyłeś. <laughs> Co więcej, to idzie jeszcze o krok dalej podczas każdego meczu ligi zawodowej, co do zasady, masz prowadzone statystyki, czyli masz człowieka, który w zależności od tego, co się dzieje na boisku, wprowadza to wszystko do systemu. Czyli powstaje w, jakby w czasie rzeczywistym set danych, który można wykorzystywać. Więc masz na przykład australijską firmę, LIGR, która tworzy grafiki meczowe, które są połączone bezpośrednio z tym systemem i w czasie rzeczywistym wyświetla aktualne dane. Czyli jeśli Zawodnik X rzucił za trzy punkty, ta dana pojawia się w systemie statystycznym i na ekranie podczas transmisji to się wyświetla absolutnie automatycznie, kompletnie bez udziału człowieka. Również komentarz meczowy jest prowadzony zdalnie, może być prowadzony zdalnie. Jest taki startup, który sprzedaje taką usługę, którą możesz podpiąć pod dowolną transmisję, co powoduje, że jeśli realizujesz, dajmy na to, międzynarodowy turniej koszykarski i wiesz, że będą oglądać go fani z różnych krajów, to możesz mieć komentatora, który siedzi sobie we Francji, w Paryżu, w swoim mieszkaniu, który jest podłączony pod, pod ten system i on będzie komentował na żywo ten mecz w języku francuskim. E, takich komentatorów możesz mieć dowolną liczbę, a to użytkownicy będą sobie wybierać, która wersja językowa im pasuje i który chcą w danym momencie słuchać. I nie muszą być na miejscu wtedy ci komentatorzy. To ma sens. A y, na, na sam koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać o. Mm, trochę o przyszłość, y, bo zastanawiam się, ten sport się zmienia. My oczywiście, wciąż oglądamy tę samą koszykówkę, tę samą piłkę nożną. Tak przynajmniej nam się wydaje, widząc ten, to, to, ten sport w telewizorze, aczkolwiek stoi za nim już masa nowych technologii, ale, ale wciąż ta rozrywka wygląda w zasadzie tak, jak wyglądała jeszcze parę lat temu. Ale czy jest jakaś perspektywa, że nowe technologie zmienią sport na tyle, że wymuszą na nas stworzenie jakichś zupełnie nowych, nowych dyscyplin sportowych? Może, może jest szansa na to, żeby ten sport uczynić trochę bardziej atrakcyjnym? Ale tylko i wyłącznie przy użyciu takich naprawdę zaawansowanych technologii. Wiesz, myślę, że w pewnym sensie to się już wydarzyło, bo jeszcze do niedawna gry komputerowe były po prostu grami komputerowymi, a, a dzisiaj e-sport już jest no, nieodłączną gałęzią klasycznego sportu I, i tradycyjne kluby sportowe powołują swoje drużyny sportowe. I rywalizują ze sobą w, w, w różnych dyscyplinach. Dziki też występują w wersji wirtualnej? E, wiesz, to niestety nie, aczkolwiek kiedyś organizowaliśmy turnieje w NBA 2K e, dla fanów koszykówki. E, niestety akurat nie ma gry, w której można by stworzyć swoją drużynę dzików. E, no ale jeszcze. Już, jeszcze. Mam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy. Nie. Natomiast wiesz, no jest, jest, jest FIFA, jest mnóstwo innych e, gier, w których są prowadzone profesjonalne ligi, profesjonalne zawody, więc takie dyscypliny w zasadzie już powstały. Natomiast no, ja jestem ciekaw, czy dożyjemy czasów, w których dozwolone stanie się takie już poważne wspomaganie biotechnologiczne, powiedzmy, zawodników. Kiedy pojawią się wszczepy i inne urządzenia znane raczej z Cyberpunk 2077. Pistorius był trochę taką postacią, która jakby przycierała ten szlak. No to jest bardzo ciekawy przykład, bo, bo to jest człowiek, który jest inwalidą. A poprzez technologię był w stanie rywalizować i wygrywać z najzdrowszymi i najszybszymi sportowcami. Więc teraz pytanie, czy, czy jego inwalidztwo jest jego, jego przewagą w pewnym sensie dzięki technologii? Trudno, myślę, odpowiedzieć na to pytanie. I, i myślę, że tutaj będzie wiele w ogóle kwestii etycznych do rozwiązania. E, może nie za naszych czasów, nie wiem, nie jestem pewien. Pewnie jest, przekonamy się o tym za jakiś czas. Moi drodzy, sport to przede wszystkim emocje. I bez tych emocji sportu nie będzie. Gdyby się okazało, że technologie zaczną wypierać te emocje i trochę, trochę czynić ten sport nudniejszy, to myślę, że rzeczywistość bardzo szybko to zweryfikuje, a przede wszystkim zweryfikują to kibice, którzy dadzą wyraz swojego niezadowolenia gwizdami i opuszczeniem areny. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. O sporcie, a raczej o technologii w sporcie, dzisiaj rozmawialiśmy z prezesem klubu Dziki Warszawa, Michałem Szolcem. Michał, bardzo ci dziękuję za rozmowę. A z Wami widzimy się w kolejnym odcinku programu to Ma Sens. Do zobaczenia!